Trudno się upalną letnią porą spodziewać zapełnienia galeryjnego wnętrza. A w galerii BW Ajatki ten cud sprawiły dwie znakomitości ze świata sztuki w asyście miłośników ich talentów i pięknej, szlachetnej postawy. Chodzi o Krystynę Olchawę, wieloletnią panią dyrektor Miechowskiej Galerii BWA Ujaksy, malarkę, poetkę i społeczniczkę, organizatorkę wielu wystaw i plenerów, w tym międzynarodowej wystawy Barwy Małopolski dla Jana Pawła II, prezentowanej w 20 galeriach, muzeach i centrach kultury w Polsce, a podczas beatyfikacji Jana Pawła II także w regionie Lazio we Włoszech oraz wspaniałego rzeźbiarza, rysownika, medalistę, projektanta wnętrz związanego z Krakowską Akademią Sztuk Pięknych, profesora Wincentego Kućmę, autora kilkuset rzeźb i kilkudziesięciu monumentalnych pomników, w tym wielu realizacji sakralnych. Twórczy i dydaktyczny dorobek profesora Wincentego Kućmy nagrodziły najważniejsze odznaczenia państwowe, takie jak Order Polonia Restituta, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis, Order Orła Białego, a także wysokie odznaczenia kościelne. Bardzo to jest miło, kiedy na spotkanie z poezją, z pięknym brakuje krzeseł. Bardzo się cieszę, że państwo jesteście z nami, bardzo dziękuję, że to popołudnie spędzacie w galerii. Artystyczne drogi profesora Kućmy i Krystyny Olchawy przecinały się wielokrotnie. Symbol tych związków to stojący nieopodal wejścia do galerii Ujaksy, wykonany przez profesora pomnik Macieja Miechowity. Albumowa książka Rytmy i szepty, dwugłos niezależny, jest kolejnym owocem znajomości i współpracy tych pięknych duchowo osób. Dziełem na takim poziomie, że zdobyło dofinansowanie z programu Mecenat Małopolski. Zawartość albumowego wydawnictwa to niepublikowane wcześniej wiersze Krystyny Olchawy i kilkadziesiąt też niepublikowanych rysunków profesora Kućmy. To nie tylko zbiór poezji, to również album. Album rysunków pana profesora Wincentego Kućmy, razem wspólnie zakomponowany no, w tą przepiękną publikację, którą państwo widzicie. Rytmy i szepty to tytuł tej książki, a podtytuł dwugłos niezależny. Zależny czy niezależny, o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Czy jakby zupełnie niezależnie powstawała poezja pani Krystyny Olchawy i rysunki pana profesora Kućmy, czy jest tam bardzo wiele jakichś łączących to nici, myśli i jakby wspólnoty odczuwania świata. Łączy rodowód zanurzony w wiejskim pejzażu, w zasłuchaniu natury, a wyniesione z rodzinnych domów wartości duchowe, religijne i patriotyczne na zawsze ukierunkowały nasze patrzenie na świat oraz szacunek i pokorę, potrzebę i przekonanie o słuszności kontynuacji tradycji przodków, dumnych ze swego pochodzenia, stawiających na najwyższym piedestale Boga i Ojczyznę. Łączy nas niezważająca na przeciwności upartość w realizowaniu zamierzeń, a także bezinteresowna życzliwość skierowana do ludzi pracujących z pasją dla społecznych potrzeb. Spostrzegłam, że one idą ze mną. Przyjaźnie spoglądając w moją stronę szeptały, nie jesteś wyalienowana ze świata całego. Drogi ku wieczności wiodą polnymi ścieżkami. Chodź z nami, namawiały, więc szłam zdziwiona, gdy twarze znajome wyłaniały się z koron, przydrożnością odziani, ozdobieni skruchą, w odczuwaniu przychylności Twej, Panie, idziemy ku wieczności z powściągliwością natury. Nie są to wiersze jakiekolwiek, są to wiersze poematy, wiersze o duszy człowieka, o jego życiu, o pytaniach na temat przemijania, o spotkaniach z naturą i o radości dnia codziennego. Czasami kładę się spać i
nie mogę zasnąć i jakieś myśli przychodzą i wiem, że to jest, trzeba zapisać, albo coś mi się śni takiego niezwykłego, ważnego i szybko wtedy trzeba zapisać, co jest. Koleżanka moja, która też pisze wiersze, mówi, to pisz po ciemku, ja mi będzie koślawo, brzydko, to nie szkodzi. I faktycznie tak jest, proszę Państwa. No, są osoby, które z natury swojej są takie uporządkowane. Podziwiam profesora, bo jak w niego pracowni jestem, to zawsze tam jest czysto poukładane i wszystko jest na swoim miejscu. No, u mnie to tak nie jest, bo przeplatam różne też dziedziny swojej twórczości i no jest to po prostu spontaniczne. Ja tego nie mogę sobie wyreżyserować, że będę 2 godziny dziennie pisać o tej porze. To nie można. Trzeba po prostu działać, gdy zachodzi taka potrzeba. Są potrzeby, które należy jakby dać stempel własnego ja. I tymi stemplami większymi, mniejszymi, czy to jest pieczęć z Rakowa, czy odcisk w gipsie, czy w glinie, czy w ziemi. Wszędzie jest potrzeba naszego jakby pokazania jestem, żyję. Żyję dla kogo? Pytania zaczynają się wtedy bardzo takie, bardzo osobiste. Jak zapisać myśl, myśl czystą, która się pojawia jak piorun. Błyskawica, a w niej szczelina, a w tej szczelinie zjawia się obraz. Obraz prawie że taki niedotykalny, ale kreujący to, za czym się tęskniło wiele, wiele lat. Myślę o idei, która nawiedza człowieka i dotyka. W tym wypadku, no, wyrobnika sztuki. Ponieważ my mamy coś takiego, co poszukujemy. Nie zadawalamy się po prostu pierwszym, lepszym rozwiązaniem. Każda chwila jest jakby oczekiwaniem. Oczekiwaniem tego, co użyczy nam obecność, opatrzność Boża.